sobie tak przeglądałaś internet i oglądałaś te filmy o Abu Dhabi, powiedz mi, co tak naprawdę najbardziej byś chciał zobaczyć tam? Zwiedzić fajny Dubaj i później pamiątkę z tego i przynieść do tej Polski. Pierwsze jest złoto. Wow. No albo drugie, albo trzecie to musi być. Ale wiesz, że jesteśmy z ciebie dumni, mimo tego, że jeszcze nie wygrałeś, ale to fakt, sam fakt, że jedziesz tutaj tak w ogóle, jesteśmy mega dumni z ciebie. Będzie pierwsze. Będzie pierwsze? Da się radę. Dubaj. Później o 15 mamy zawody i gramy w treningu. Zdjęcie z panią Delinką, pograłem 3 strajki, fajnie też mi o to chodziło. No i fajna była zabawa i lubię się bawić tutaj w kręgę. Radziu, życzymy ci wszystkiego najlepszego i w ogóle jesteś wielki, wiesz o tym? Nie, dasz radę, nie? W wielkim sporcie też jestem. No. Lubię sport uprawiać, to mi przyjemnie. Radę! Życzymy ci największych sukcesów, jakie można zdobyć na tego typu zawodach, czyli wyjeżdżasz na światowe, 15 już, letnie igrzyska olimpiad specjalnych w Abu Dhabi i Dubaju. I no i życzymy ci, Radku, powodzenia, zwiedzaj tam jak najwięcej, ponieważ jedziesz do wspaniałego kraju. My wszyscy tu bardzo ci zazdrościmy i trzymamy ogromnie tak kciuki. Pamiętaj, Radziu, graj do ostatniej wyrzuconej kuli i do ostatnich straconych kręgi. Tego ci ogromnie życzymy. My, Pani od WF-u i cała szkoła. Pa! Radku, jesteśmy bardzo dumni z ciebie. Życzymy ci miłego pobytu w Abu Dhabi. Będziemy trzymać za ciebie kciuki. Mocno. Radosław, rozwijaj się, osiągaj zamierzone cele. Życzymy ci wiele sukcesów, spełnienia twoich marzeń, podnieś coraz wyżej poprzeczki i wierzymy, że przyjedziesz ze złotym medalem. Radek, wygraj złoto! Cześć Radek, trzymam kciuki samych udanych startów w olimpiadzie. Abu Dhabi niech z tobą będzie. Radziu, życzę ci powodzenia. Jakby ci nie poszło, to jesteś najlepszy, jesteś naszym tutaj mistrzem w szkole. Zwiedzaj, korzystaj z tego czasu, jaki ci tam został dany. No i jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Trzymamy tu za ciebie kciuki. Liczę na ciebie, żebyś wygrał i żebyś się cieszył tym, co wygrałeś. Radek, mam nadzieję, że ci się uda wygrać i przywieźć złoto do szkoły. Powodzenia. Dowolił Radek. I żeby dobrze się tam zachowywał i żeby wygrał. Powodzenia. Czego jeszcze? Żeby wygrał na jak najlepsze miejsce. Trzymamy kciuki.